Siemko, ja jestem Szklanka, a w tym filmie pokażę wam nowy update na Jailbreaku. Pokażę wam, co się zmieniło. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, żebyście zostawili suba, oczywiście jak i lajka, ponieważ bijemy 5k do końca roku i jeszcze przypominam, że dalej jest na kanale Daily. A na dobra, my już przechodzimy do pierwszej zmiany. Ok, więc taką pierwszą zmianą wizualną oczywiście jest zmiana nieba, po prostu dnia, nocy, nieba. Oczywiście jak w tamtym update'cie po prostu były te pomarańczowe OG niebo, no ogólnie mi się strasznie nie podobało to niebo. Teraz zmienili według mnie zmianę na plus. Noc się też zmieniła, ale aktualnie nie ma nocy, także po prostu pokazuję wam dzień, a noc możecie sobie sami sprawdzić. Dobra, z racji tego, że jesteśmy przy posterunku policyjnym, idziemy sobie kupić teraz tego integratora. Właśnie w taki sposób się prezentuje i kosztuje on 30 tysięcy. No ogólnie mówiłem na tamtym odcinku, że będzie kosztować mniej niż 50 tysięcy. Ok, więc sobie kupujemy go oczywiście. No i dobra, w ogóle wygląd tego auta jest podobny do SUV-a. Kupiliśmy oczywiście, no jakby trochę porównać do SUV-a, jest troszkę większy, ale jest dość podobny do SUV-a, to autko. Tego w sumie nie wiem. No może szerokością chyba do tego słota raczej ok, tak samo pewnie. Nie, według mnie to auto jest spoko. Oczywiście zapraszam ogólnie na tutaj kanał Przemiksa, ponieważ tam będziemy testować te nowe autka, także... Możecie padać, niedługo będzie taki odcinek na kanale Przemiksa. Okej, więc następną zmianą jest oczywiście ta piłka. Jak się przyciągnęło do muzeum, do tej oczywiście bramki, dostawało się chyba spoiler lub jakąś skórkę się dostawało. Więc ogólnie też to teraz zrobili i jak przyciągniecie tą, to prawdopodobnie dostajecie rima do z okazji 5 bilionów widzów. Także postaram się to na live zrobić. Oczywiście wam też to zrobię oczywiście. Także no. Ok, więc tutaj tak następną dziwną trochę zmianą jest tutaj, właśnie jest to chyba Badimo, tak chyba to jest Badimo, ale przebrany za Badimo, nie wiem, ale tutaj jest Asimo, że wam pokazuję, tutaj stoi sobie Asimo, o właśnie tutaj sobie stoi Asimo, to jednak nie jest Badimo ani Asimo, także pomyliło mi się, ale tutaj stoi taki pan, nie wiem ogólnie od czego jest, ale stoi sobie tutaj taki pan, no i tam sobie stoi pan od kolektor. Czyli po prostu kolektor jest od tego, żeby po prostu jakby wymieniać pieniądze, na przykład z muzeum worek na pieniądze, jakby wiecie o co chodzi. No i ogólnie tutaj jest łopata, ale popatrzcie się na lewo. Tak, chyba tutaj jest wykopane coś, także chyba będą tutaj kopać, nie wiem, będą chyba górkę wykopywać, nie wiem, zobaczymy co będzie w ogóle, bo nie wiem, to jest trochę interesujące ogólnie, ale no, przechodzimy do kolejnej zmiany. Ok, więc kolejną zmianą jest oczywiście hijackowanie wszystkich pojazdów w posterunkach. Oczywiście we wszystkich posterunkach trzeba oczywiście hijackować też auta, bo kiedyś trzeba było tylko helikopter, teraz trzeba auta też, więc sobie to sprawdzimy oczywiście. Dobra, więc tak. No i po prostu to jest mała zmiana w sumie, ale nie wiem, napiszcie co sądzicie o tej zmianie, bo ogólnie trochę, no nie wiem w sumie, nie wiem totalnie. No wiemy, że po prostu trzeba hijackować to auto i no, więc przechodzimy do kolejnej zmiany. Dobra, a więc kolejną zmianą jest dość trochę większą zmianą, są manewry, tak, czyli jak po prostu kogoś wjadę z prisonu w auto, to oczywiście auto się zdarza, więc teraz auto musi pisać, co się stało, lol. Co to jest, dobra, jeszcze raz musimy tutaj zobaczyć jak to wygląda. No i gdzie jest taki tutaj... dym leci jakby z tego auta, jak się nie wiedzie, więc no ciekawa zmiana, jak to będzie w ogóle wyglądać na innych autach, no ale to jest kolejna zmiana. Ok, więc teraz chyba lecimy na oczywiście limitowane auto, czyli w mieście i sobie zaraz je przetestujemy. I dobra, jest auto, jaki efekt, co tu jest, o dobra, zrespiło się autko, więc co, kupujemy oczywiście za 600 tysięcy, dobra, a więc kupiliśmy sobie autko. I wsiadamy. Dobra, wsiadam sobie oczywiście tutaj. I teraz tak, są tutaj rakiety. Chyba trzeba będzie kupować rakiety. Tak, 10 rakiet, 5000. Dobra, gdzie jest oczywiście masło? Teraz trzeba sprawdzić. Pod czym się to strzela? Co jest? A, pod G się strzela, dobra. Więc takie rakietki lecę. No, te auto ogólnie powiem wam, że będzie OP, więc na pewno na battle u mnie te auto raczej będzie zakazane. No, on jest OP, no one po prostu se strzela. Może se strzelać rakietami. To jest po prostu... Patrzcie, jak to jest OP. Ciekawe ile damage jeszcze zadaje, zaraz sobie sprawdzimy, tylko masło musi przyjechać. Dobra, jest tutaj masło, więc lecimy, walimy w niego rakietami, oczywiście tutaj tylko muszę nakierować. Nie trafiłem, czekajcie. Nie, ja nie trafiłem, no nie. Ale zadałem mu coś, ale nie trafiłem ciągle. Nie, tym autem się trafić nie dał. A po prostu trzeba położenie auto zmienić. Kurde,
Nie, tym autem to się totalnie nie da tego operować, no ale jak widzicie strzela sobie rakietami, więc fajne to jest, fajne, dobra. Ogólnie jeszcze małą zmianą jest taką, że Asimo podobno naprawił ten problem z... Po prostu jak ktoś ma słabszy internet i na przykład mu auto zacina czy coś, to podobno coś z tym naprawili, zrobili, nie wiem co z tym zrobili, a podobno coś z tym zrobili, bo chcieli. Także no, to była taka jeszcze mała zmiana. I ogólnie jeszcze Badimo jeszcze tutaj napisał, czy tam Asimo, że w następnym update'cie będzie nowy rabunek, także czekamy na nowy rabunek. Oczywiście rabunki są chyba dwa nowe rabunki w roku. Pamiętacie jak w grudniu był nowy rabunek, więc no. Czekamy na rabunek. Okej, więc ja bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby stawić jego suba oraz lajka. Ale no dobra, ja już spadam i elo.